dzisiejszy wypad na zdjęciach jest takim wypadem przedwiosennym, bo jeszcze nie ma liści na drzewach, a jestem już tak strasznie zmęczona fotografowaniem tych pustych drzew, takich łysych i tą szarością, która jest na ziemi, tymi zgniłymi liśćmi. No i taki dzisiaj, wiem, że jeszcze nie ma liści na drzewach, jeszcze nie jest zielono, ale tutaj w Mazowieckim Parku Krajobrazowym jest trochę takich iglastych drzewek, trochę jest wrzosu, więc nie widać tak bardzo tego, że to wszystko jest takie zgniłe na ziemi po zimie. I trochę też to taki jest oddech po tym wszystkim, co się dzieje dookoła, więc postanowiłam zrobić taki próbny wypad do lasu i zobaczyć, czy coś da się sfotografować, a nawet jeśli nie, to po prostu pobyć w słońcu i w drzewach i w ciszy. I w sumie to jest fajnie. Ponieważ to wyjście na zdjęcia nie jest jeszcze prawdziwym wyjściem, mam dzisiaj ze sobą tylko mały aparat. W sumie tego lubię i uważam, że bardzo fajne zdjęcia robi. Co prawda w porównaniu z pełną klatką, to jednak no trochę brakuje, ale w sumie nie aż tak bardzo. Widzę to zwłaszcza kiedy przy obrabianiu zdjęć. Kiedy wyciągam zdjęcia, zgrywam zdjęcia z karty, to tak bardzo to nie jest dla mnie uderzające. Dopiero w momencie, kiedy zaczynam je obrabiać, to widzę całą tą przewagę dużej klatki, wszystkich tych szczegółów i tego takiej mięsistości tych zdjęć, z której mogę dużo więcej rzeczy wyciągnąć i mam dużo większe pole manewru, jeśli chodzi o obróbkę. Natomiast mój mały Sony jest też bardzo fajny i bardzo go lubię i ma też parę zalet, których nie ma pełna klatka. Mianowicie jest leciutki, jest malutki i wbrew temu, co wiele osób mówi, jest wygodny przynajmniej dla mnie w obsłudze. Nawet to menu, na które wiele osób bardzo narzeka, dla mnie jest ok. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Nie zżera też tyle baterii przy pracy na trybie live view. No to jest właściwie zawsze live view, ale jak w Nikonie włączam live view, to on mi strasznie zżera baterię. A tutaj jednak tego aż takiego ciągnięcia tej baterii nie ma. Teraz coś zrobimy. Miejsce tutaj nie jest jakieś szczególne miejsce. Ja też nie nastawiałam się dzisiaj na jakieś szczególne zdjęcia. Bardziej chodziło mi żeby trochę wyjść z domu i wrócić do fotografii, bo ostatnie kilka tygodni jakoś nie miałam głowy, żeby się tym zajmować. Nie zestresowałam się ogólnie mówiąc sytuacją i jakoś tak daleko mi było do robienia zdjęć, więc chciałam dzisiaj trochę wyjść, trochę sobie pochodzić, pobyć na słońcu i posłuchać szumu wiatru i szumu drzew. Dzień jest dzisiaj piękny, słońce świeci pełną mocą, więc mogę robić zdjęcia i na niskim ISO, i na dosyć wysokiej przysłonie, i na czasie takim, przy którym swobodnie z ręki robię zdjęcia. Ostatnio miałam takie spostrzeżenie, że jak robię zdjęcia ze statywu, to te kadry są bardziej dopracowane, lepiej zakomponowane, ale z kolei jak robię z ręki, to są one ciekawsze, bardziej zróżnicowane. Łatwiej jest mi gdzieś sięgnąć z dołu, z góry, spod krzaka czy za jakiegoś drzewa, więc one są bardziej, są inaczej zbudowane po prostu. I jedne i drugie są fajne. Często noszę ze sobą statyw,
No ale dzisiaj jest taki dzień, takie wyjście po prostu tylko na, tak, na chwilę dla relaksu. Ponieważ nastawiłam się dzisiaj na relaksacyjne zdjęcia, to wzięłam ze sobą tylko jeden obiektyw, 50, i to chyba niestety był błąd, bo no, brakuje mi tego zooma. Jak się człowiek przyzwyczai, to potem silnie odczuwa brak, kiedy tego zabraknie. Nie ma tutaj szerokich kadrów, które można byłoby, do których można było wykorzystać szeroki kąt, ale nawet ta 50, którą mam, i tak jest za szeroka, i przy długim obiektywie też perspektywa trochę by się skracała, i myślę, że akurat tutaj dzisiaj dobrze by to zrobiło, dobrze by to zadziałało, więc mam nauczkę, żeby no żeby jednak targać ten sprzęt ze sobą, a nie tam, żeby było lekko, przyjemnie i bez obciążenia. W lasach strasznie mi się podoba to, że są takie wysokie i trochę powyginane sosny. I tutaj te lasy, takie te sosny są takie, o. O, takie są. I strasznie mi się to podoba. I strasznie to jest fajne. Jakieś takie mają, nie wiem, z jednej strony kojarzy mi się to z tym, że one tak muszą stawiać opór różnym wiatrom i dlatego są takie powyginane. Chociaż wiem, że to zdaje się, że to od słabej gleby one tak mają. A jednak one jakoś tak powodują, że jakiś taki wewnętrzny spokój odczuwam. Nie wiem skąd to się bierze, ale sosny i brzozy dają mi takie dziwne uspokojenie. Irracjonalne być może zupełnie. I też dlatego lubię je fotografować, bo są, mają ciekawą formę. Czasami te gałęzie rosną tylko na jedną stronę. No i ta wysokość. Żebym się zgubiła w tym lesie. Nie, że jakoś bardzo, bo wiem, gdzie jestem, ale skrycie chciałam pójść jakoś tak po skosie. Myślałam, że wyjdę w określonym miejscu, a wyszłam w zupełnie innym. Dużo dalej niż myślałam.
wracam na właściwe tory. Zmierzam ścieżką, która jest mi znana, którą już parę razy tędy chodziłam. Więc już teraz prosto wracam do samochodu. Słońce jest przepiękne, ale to już są ostatnie chwile. Nie nawet dlatego, że jest późno i że już jest całkowity zachód będzie, tylko dlatego, że tutaj są wysokie drzewa. I za chwilę już zajdzie za drzewa, no i wiele już się nie zrobi. Ale może coś jeszcze. Tutaj widzę takie wrzosy, bardzo zachęcająco wyglądają. Zaraz spróbuję.